Cześć, witajcie. Witam. Jesteśmy dzisiaj u Maćka, u kolejnego naszego inwestora. Rozkładaliśmy dzisiaj instalację PE-flexową, czyli pierwszy etap montażu instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją. No i oczywiście robota poszła jak zwykle sprawnie, szybko. Maciek nam fajnie przygotował inwestycję pod rozkładanie instalacji, czyli powiercił większość dziur w ścianach, gdzie były jakieś nadproża, tak, tak, odciągi żelbety. My sobie tylko porozkowaliśmy, wykuliśmy czepnie, wyrzutnie, rozłożyliśmy całą instalację. No i wentylacja w miarę standardowa, może troszkę nietypowo, bo całość instalacji jest rozłożona pod stropami, nic nie idzie w warstwie stropianu pod wylewkami, tylko wszystko pod sufitami, ze względu na to, że są już tynki, wylewki i tak rozmyśliłeś całą instalację. Maćku, to może opowiedz trochę o instalacji, jak to się wszystko wydarzyło, że tu dziś jesteśmy u Ciebie i później pomęczę Cię o innej rzeczy. Dobrze, generalnie wygląda to tak, że instalację planowałem sobie sam rozłożyć, jednak były pewne momenty, gdzie stwierdziłem, że mogę się na tym mocno wyłożyć, więc dlatego dzisiaj mam tutaj Piotrka i całą ekipę. Instalacja, projekt był przygotowany przez firmę EasyVast, delikatnie zmodyfikowany przez Piotra już na samym miejscu. Przepusty są zrobione tak w części może nie żelbetowej, tam były powiedzmy podciągi. Generalnie tak, wszystko idzie pod sumitami, ponieważ nie chciałem tego robić we wylewkach. Gdyż stwierdziłem, że i tak będą wszędzie podwieszane sufity i mi po prostu wygodniej było przy rozkładaniu styropianu i przy całej instalacji robienia wylewek pod ogłówki, zrobienie tej instalacji wentylacji już pod samymi sufitami. Spoko. No dokładnie. Właściwie no to co? Instalacja bardzo szybko rozłożona, bo chyba robiliśmy dzisiaj 4 godziny. Bardzo szybko, jestem zadziwiony prędkością Waszej pracy. Ale w miarę standardowa, bez większych problemów, nie było żadnych zaskoczeń. Także o wentylacji nie wiem, co tu dużo więcej rozmawiać. Mogę tylko powiedzieć, że jak myślicie sami nad wykonaniem instalacji, oczywiście odzywajcie się do nas, chętnie Wam pomożemy, bo tak naprawdę Maciek miał samemu to wykonać, od tego tak, się zaczęło. Dokładnie. Poradzić Ci miałem parę rzeczy, rozmyśleć, jak to zrobić. Po paru rozmowach stwierdziłeś, że jednak przyjedźcie, zróbcie, tak? Dokładnie, tak było. Także jak ktoś jest zainteresowany, zachęcamy do kontaktu z nami. W opisach zawsze są dane do nas, czyli adres mailowy i numer telefonu. I tyle. Jak chcecie, żeby było szybko, sprawnie zrobione i żebyście spokojnie spali, to przyjeżdżajcie. Dzwońcie. Może o rekuperacji tyle, bo dzisiaj jest ciekawa rzecz, ze względu na to, że tak naprawdę chyba w sumie pierwszy kontakt tak miałeś z Krzyśkiem Dziszką. Tak, tak? To już była jakieś 3 lata temu. Nie, myślę, że się Krzysiek nie obrazi na temat pompy ciepła. Potem temat trochę przycichł ze względu na to, że iż moim znajomym w międzyczasie po prostu skradziono pompy, a mój dom jest w takim miejscu, gdzie po prostu jest mało sąsiadów i tą pompę po prostu bym się bał, że tak samo ktoś mi skradnie, więc akurat temat z pompą był wstrzymany. Dokładnie, bo budowę prowadzisz właściwie samemu, budujesz większe rzeczy tak, samemu. Praktycznie wykonałeś. Wszystko sam wykonuję sam, oprócz tynków, wylewek. Wszystko było robione własnymi siłami, można dokładnie powiedzieć. Pozdrowimy Krzyśka Ziszkę, oczywiście zapraszamy wszystkich na kanał Krzyśka Ziszki, gdzieś zrobię link albo jakiś link do filmiku. Zresztą w opisie zawsze jest kontakt do Krzysia, ze względu na to, że mocno razem współpracujemy. On robi całą podłogówkę, pompy ciepła, wodkany i klimatyzację. Z tego, co mi mówiłeś, Krzysiu też Ci doradził, co jak zrobić, nawet materiał od niego jakiś brałeś, nawet tak? Od Krzyśka miałem załatwiany materiał na podłogówkę i na razie generalnie na tym etapie to ustanęło, ponieważ no troszkę budowa, powiedzmy, prace przystanęły na ten etap, potem była już elewacja, troszkę prace bardziej koło domu, inne tematy były akurat w międzyczasie, no ale teraz już zaczynamy taką pracę wykończeniową, ponieważ mam zamiar w przyszłym roku formować domu, więc zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Dobra. Jeszcze wracając do Krzyśka, zapraszam wszystkich do oglądania filmów na kanale Krzyśka, bo Krzysiek założył też swój kanał, powoli wrzutki robi ze swoich prac i jak on to wykonuje, także chętnie, inaczej, zapraszam wszystkich do oglądania jego filmów, bo są dość ciekawe, trochę długie produkcje, ale wiele rzeczy w nich ja również obserwuję, znajduję. I oglądam. I co, wracając do tematu, na tą chwilę zrobiłeś w ogóle takie tymczasowe rozwiązanie, o którym zaraz porozmawiamy, na chwilę, które nie wiadomo ile zostanie, ale nadal rozważasz, czy iść w pompę ciepła, czy iść w gaz, tak? Tak, rozważałem. Na początku była tylko pompa, ponieważ nie było gazu w okolicy, ale od zeszłego roku mam już gaz na działce, ponieważ sąsiad sobie to ciągnął wspólnymi siłami i więc jest teraz taka rozkmina, czy to będzie jednak gaz, czy pompa. W tym momencie zastanawiam się bardziej chyba nad gazem ze względu samych po prostu już kosztów, ale to się po prostu jeszcze wszystko wyjdzie w międzyczasie.
jak to w końcu to po prostu będzie rozwiązane. Dobra, a reasumując, zrobiłeś sobie tu bardzo prostą, tak, bardzo prostą instalację. I bardzo prostą instalację, a mianowicie założyłeś po prostu przepływowy podgrzewacz elektryczny, tak? Kocioł elektryczny. Instalacja prosta i tak naprawdę masz dwa rozdzielacze, tak? Parter obsługuje jeden rozdzielacz, drugi rozdzielacz w górę, wszystko pod ogłówka. Tak, wszystko pod ogłówka. Na 17? Na 17 na hercu. Dokładnie. Rozstaw co 10. Co 10. Dobra. Nawet czasem w dolnej łazience nawet jest mniej, ponieważ jest mała, żeby po prostu troszkę jakby zagęścić. Dobra. I tak, z moich uwag, jak ktoś robi, bo rozumie, że to sobie zrobiłeś tymczasowo. Tak, to było tylko po to, aby mógł prowadzić dalej pracę na budowie w czasie zimy. Powiedzmy dobre temperatury. Oczywiście ja jakbym robił taki układ, na pewno bym, w cudzysłowie, tymczasowy, tak? Na pewno bym nie stosował dodatkowych układów pompowych i sprzęgła, tylko zrobiłbym to po prostu na jednej pompce obiegowej i tak bym to puścił. Mhm. Dla bezpieczeństwa zrobiłeś w ten sposób. Masz to, co mówiłeś, z myślą o tym, że może to wykorzystasz. Może nie. Dobrze wiedziałem, że to po prostu potem, czy nieważne, czy będzie już gaz, czy będzie pompa. Wiem, że to będzie do przeróbki i dobrze wiedziałem, że ewentualnie to zostanie lub nie. Więc to... To był mój rozmysł, moje przemyślenia i tak zostało to wykonano i tak to teraz funkcjonuje. Słuchaj, najważniejsza kwestia, no bo ogrzewasz budowę tym kociołkiem, tak, tak. Elektrycznym. Jak ze zużyciami prądu, ile potrzebujesz tak naprawdę pobrać tego prądu, żeby utrzymać jakieś temperatury tu sensowne w domu? Generalnie powiem tak, że jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony. Mimo to, że to jest zwykły, najtańszy piec kupiony w Castoramie za 2000 zł, on ma mocy 9 kW. I jak to właśnie podpięty przepływowo, więc to może być też pewny minus, ponieważ on całą podłogówkę musi ciągle tłoczyć, zanim ją rozgrzeje. Ale jeżeli chodzi o zużycia, to na przykład w zeszłym roku, gdzie zacząłem wygrzewać dom, założyłem go i wygrzewać, piec pracował od stycznia do bodajże końca kwietnia, około 4 miesiące, już nie pamiętam dokładnej daty, ale powiedzmy najgorszy pierwszy tydzień, gdzie piec pracował cały czas 24H, ponieważ musiał wygrzać dom, ściany, wszystko, ale później powiedzmy dobowe zużycie nawet wahało się do 14 kW. Ponieważ, tak, za całą dobę, ponieważ dom, dużo, uważam, jest dobrze cieplony, jest 20 steropian, również podłogi, stropy, wszędzie jest ciągłość izolacji zachowana, bo tak to starałem się robić, są duże okna. Na przykład wczoraj z użycia ten piec miał 20 kW, z tym, że teraz zaczynam już garaż też ogrzewać, bo garaż jest ogrzewany i w zeszłym roku miałem jeszcze odizolowany garaż, ponieważ garaż, brama garażowa nie jest dobrze ustawiona i ma nieszczelności, więc jednak ten jakiś chłód ciągnie do domu. Ale na przykład powiedzmy, żeby utrzymać około 20 stopni, bo taką temperaturę normalnie utrzymuję, teraz temperatura jest niższa, ponieważ kładę szpachlę i szpachla za szybko mi schnęła na ścianach. To jest żaden problem naprawdę. Ja pracując powiedzmy od godziny 8 do 17 na budowie, ten piec w ogóle nie funkcjonuje. No słuchaj, ja ci powiem, jak dla nas dzisiaj jest zima, tak, właściwie możemy powiedzieć, mamy piątek, ostatni dzień nasz roboczy w tym roku, tak, piątek przed świętami, także dla nas jest było za gorąco na budowie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do zimna. A było 17 stopni praktycznie pokazywał. Także jak najbardziej, wiadomo, że gdyby była pompa ciepła, by zużyła powiedzmy od 2 do 4 razy mniej tej energii elektrycznej, gdyby był kocioł gazowy, też dużo taniej by wychodziło, ale to co mówisz, na ten etap budowy za 2000 zł, gdybyś tych gratów dodatkowych nie kupował, to było najtańsze z tego wszystkiego. No, jak najbardziej fajny pomysł, żeby sobie tam jakoś przeżyć ten czas budowy, jeśli się rzeczywiście buduje samemu i budowa trwa kilka lat. Tak. Mogę tyle dodać, że teraz za ostatnie 2 miesiące, gdzie piec cały czas funkcjonuje, nie było nikogo na budowie, po prostu piec jest włączony w razie potrzeby, żeby temperatura za bardzo nie spadała, chociaż ten dom, nawet gdy jest piec wyłączony, to powiedzmy, że do końca listopada normalnie na budowie, myślę, 19 stopni, by nie było żadnym problemem, żeby ten dom utrzymał taką temperaturę. Ale za ostatnie 2 miesiące, gdzie potem znów temperatura troszkę poszła do góry, bo ja byłem po prostu już na miejscu, więc a ja lubię też ciepło, to za ostatnie 2 miesiące i już tylko na piec elektryczny, ponieważ żadne inne instalacje nie pobierają prądu, ewentualnie halogenów, elektronarzędzia, ale to już takie znikome zużycie, powiedzmy, przy piecu. Powiedzmy, że znowu z takim delikatnym wygrzewaniem, ponieważ podnosiłem temperaturę 23 stopni na kilka dni, bo chciałem trochę najpierw dogrzać, to jest oscylowało w tym momencie około 700 kilkudziesięciu chyba kilowatów za te 2 miesiące, gdzie
pamiętam znów ostatnio wtedy właśnie, gdzie podnosiłem temperaturę, to było 2-3 dni, gdzie otworzyłem, puściłem znów obieg na garaż. Gdzieś było tylko około 3 dni, gdzie piec znów funkcjonował po prostu z pełną mocą 24 godziny na dobę. Czyli nie tak znośnie, czyli 700 tysięcy złotych za 2 miesiące. Zima dość mocno uderzyła w tym roku. Także rachunek zapłaciłem 700 parę złotych teraz za 2 miesiące, więc myślę, że... Listopad, grudzień dość zimny był, tak? Tak. Dobra, słuchajcie, jak ktoś nie wie, czym ogrzewać i nie ma kozy jakiejś mega dużej w domu, która zagrzeje budowę, całkiem fajny pomysł, w cudzysłowie na chwilę, bo generalnie, żeby tak ogrzewać budynek plus ciepłą wodę użytkową, no koszty jednak będą dość wysokie. Byłoby inaczej, ale na przykład, jeżeli mówię, za zeszły rok, za 4 miesiące zapłaciłem rachunek 2,5 tysiąca razem z wygrzewaniem. W zeszłym roku może była troszkę tańsza taryfa, może troszkę tańszy kilowat, ale generalnie po prostu nie wyszło to naprawdę źle. Za 4 miesiące 2,5 tysiąca ogrzewanie zwykłym, najtańszym grzałką przepływową naprawdę nie wyszło źle z temperaturą oscylującą w granicach 20-21 stopni. No zgadza się. Dość ciekawie. A dom powierzchniowo jest około 145 metrów. O, wiem co powiem. Z tego co wiem, Krzysiu Ziszka będzie wrzucał, wrzucił już filmik na kanał właśnie, gdzie odwiedził swojego inwestora po roku czasu, gdzie inwestor użytkował pompę ciepła propanową, EasyPasta. Nie pamiętam dokładnie, bo tego filmu jeszcze nie ma, ale wiem, że taki będzie puszczał. Ma tam pełne wyliczenia zużycia prądu, jakie copy pompa zrobiła. Także jak jesteście ciekawi, jak sobie radzi pompa propanowa, zapraszamy do Krzyśka do obejrzenia filmu. A my co? Ja bym chciał podziękować wszystkim widzom, którzy dają łapki, subskrybują kanał, piszą komentarze, bo powolutku nam się kanał rozrasta. Dużo osób się do mnie odzywa. Większość w sumie prosi o jakąś poradę, o doradztwo. Chętnie to zawsze robię, nie ma najmniejszego z tym problemu, także jak macie jakieś pytania, chcecie się coś dowiedzieć o naszej branży, śmiało piszcie, dzwońcie, postaram się Wam zawsze coś podpowiedzieć. I chyba tyle, kończymy na dziś. Dokładnie, się zbliżają chłopaki, już do domu chcą jechać, powinęli się mega. Ja się czułem niepotrzebny i przeszkadzający dnia dzisiejszego, chociaż mi się tak rzadko zdarza. Cały czas chodzisz i gadasz, ale i tak sobie jakieś poradziliśmy i staraliśmy się. Jestem mega zadowolony, naprawdę polecam chłopaków. Coś jest naprawdę niesamowitego. Raptem 4 godziny pracy, tak mi się wydaje, przyjechać na pół do 8, rozpoczęcie pracy 8 godzina, 12 godzina, chłopaki posprzątani. Także naprawdę ekipa mega. Nie, no jest majster, mocny majster. Szczepan pogania. Szczepan ciśnie robotę, młodego gania, a ja chodzę i gadam i zagaduję inwestora. Dobra, nie, dzisiaj we trzech mocno robiliśmy, także szybko poleciało. Tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zapraszam oczywiście do dawania łapek, pisania komentarzy, subskrybowania kanału. Tak, trzymajcie się. Na wszystkich wesołych świąt, bo już święta za pasem. I lepszego roku niż w tym, tak? Tak, jeszcze lepszego. Dokładnie. Trzymajcie się, hej. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie.